Po 5 latach nieobecności seria Bionicle powraca na półki sklepowe. Czy ten powrót był potrzebny? Czy fani biomechanicznych cyborgów sięgną po raz kolejny po swoich starych, ale odświeżonych już bohaterów? Aby móc odpowiedzieć sobie na te i inne pytania, zapraszam Was na pierwszą część trylogii poświęconej tegorocznej odsłonie Bionicle. Zanim jednak przejdę do tytułowego zestawu, muszę zapoznać Was z fabułą tejże serii. Drużyna Toa, składająca się z Tachu, Kopaki, Gali, Lewy, Onły i Bohatu, budzi się na wyspie Okoto, pozbawiona pamięci. Dawniej wyspą tą rządzili dwaj bracia, Ekimu i Makuta. Byli oni mistrzami masek i tworzyli maski mocy dla swojego ludu. Przestrzegali świętej zasady, według której maska mogła mieć tylko jedną moc. Inaczej stałaby się zbyt potężna i niebezpieczna. Bracia nie rywalizowali ze sobą, ale lepsze rzemiosło Ekimu wywołało zazdrość u jego brata. Kierowany emocjami złamał świętą zasadę i stworzył maskę ostatecznej mocy. Niestety, maska przejęła kontrolę nad Makutą, a Ekimu, dowiadując się o niebezpieczeństwie, strącił ją z twarzy brata, co spowodowało wybuch energii, zniszczenie części wyspy oraz rzucenie obu braci w sen nieprzespany. Teraz zadaniem Toa jest zebranie rozrzuconych po wyspie potężnych masek i ocalenie ludu przed pająkami śmierci. Do pomocy naszym bohaterom lud wytypował 6 obrońców, po jednym dla każdego Toa. I po tak długim wstępie możemy już zająć się zestawem 70778 Obrońca Dżungli. No i sam pierw pudełko. Pamiętacie te fajne plastikowe tuby stylizowane na kapsuły? Z miejscem na maski i ukrytymi kodami? No, to zostały zastąpione przez kartonowe opakowania z cienkiej tektury. W sumie dobrze, że nie te foliowe worki z Hero Factory, ale tak naprawdę to tylko mniejsze zło. Na szczęście szata graficzna wciąż stoi na wysokim poziomie, dając jasno do zrozumienia, że zabawka skierowana jest do starszych dzieci. Z przodu ilustracja ukazuje zawartość opakowania w postaci obrońcy dżungli oraz pająka śmierci. Z tyłu, prócz informacji i ostrzeżeń producenta, dostaliśmy obrazkowy opis możliwości tego zestawu. W środku znajdują się 2 woreczki z klockami oraz instrukcja. Instrukcja to mała, 32-stronnicowa książeczka z mini komiksem na pierwszej stronie, etapami budowy obrońcy, spisem elementów oraz reklamami i plakatami związanymi z Bionicle. Tyle otrzymałem zapasowych elementów, a tak prezentuje się złożony już model. Obrońca dżungli. Zielony biomech, strzegący jednej z 6 wiosek na wyspie Okoto. Ubrany jest w zieloną zbroję z żółtymi elementami. Na głowie nosi świętą maskę żywiołu, wykutą dawno temu przez Ekimu, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie kolejnym obrońcom wioski. Obrońca dżungli ma na swoich stopach sensoryczne ogony, które obdarzają go 6 zmysłem i pozwalają przewidywać przyszłość. Do walki z siłami zła wyposażony jest w łuk powietrza, celną, długodystansową broń z 6 pociskami, które co najważniejsze nie są atrapami, ponieważ można je wystrzelić przekręcając szczerbatkę znajdującą się na broni. Do zestawu dołączony został także jeden z pająków śmierci. Pająki śmierci za pomocą swoich odnóży potrafią zdejmować maski mocy i przyczepić się do twarzy ich właściciela, a następnie przejąć nad nim całkowitą kontrolę. Zaś poprzez telepatyczne łącze są kontrolowane przez lorda pająków śmierci. Pająki występują w kilku podgatunkach: niebieskie, srebrne i zielone. Te niebieskie, z którymi przyjdzie walczyć moim bohaterom, są najwytrzymalsze. Tak oto prezentuje się jeden z 6 obrońców. Zabawka niezwykle pozowalna.
z bronią nie tylko ładnie wyglądającą, ale także funkcjonalną. Dodawany do postaci przeciwnik pozwala już na zabawę fabularną, pełniąc funkcję głównego celu ataku. Pełną opinię na temat tego zestawu i całej serii pozwoliłem zostawić sobie na ostatni, trzeci odcinek, abym mógł uniknąć powtórzeń oraz rozwiać wszelkie wątpliwości co do ostatecznej oceny. Także w tym odcinku to by było na tyle. W następnym zajmiemy się Lewą, Władcą Dżungli. Nie zapomnijcie ocenić tego materiału, skomentować go. Widzimy się już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, na razie.